Światło wydarzeń, Monika Kuzioczapka, witam Państwa. Dziś do studia zaprosiłam pana Jacka Wezgraja, kandydata do Rady Miejskiej w Koszalinie. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Kandydat z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Tak, Koalicja Obywatelska jest dzisiaj ugrupowaniem, które ma największą szansę na to, żeby przyjąć odpowiedzialność za Koszalin. I dlatego jako Stowarzyszenie Lepszy Koszalin postanowiliśmy najpierw się spotkać, porozmawiać, dowiedzieć się, czy mamy wspólne cele. I to była dobra rozmowa zarówno z Tomaszem Sobierajem, wicemarszałkiem, kandydatem na prezydenta dzisiaj, jak i innymi osobami zaangażowanymi tutaj lokalnie w koalicję. I stwierdziliśmy, że mamy wspólne cele i że możemy razem... Przyłączyliście się do nich, bo nie mogliście z nimi wygrać? Na pewno mieliśmy ze sobą dużo, dużo sporów. To nie jest żadna tajemnica w przeszłości. Natomiast dzisiaj obie organizacje, czy w obu miejscach się zgadzamy co do tego, że Koszalin zmierza w złym kierunku. I że zamiast ze sobą konkurować, możemy połączyć te dwie siły, które były i są znaczące dalej w Koszalinie, bo przypominam, że w 2018 roku mieliśmy trzeci wynik w mieście, jeżeli chodzi o poparcie wyborczyń i wyborców. Połączyliśmy te siły po to, żeby dać Koszalinianom wybór, żeby móc wziąć odpowiedzialność za miasto i to miasto zmienić na lepsze w końcu. Dlaczego Koszalin zmierza w złym kierunku? Ostatnie lata to jest marazm, to jest stagnacja, to jest trwanie i administrowanie. I to są błędy, które popełniają i popełniały władze miasta, jakby nie zainteresowane rozwojem, a bardziej dbaniem o to, żeby u władzy wytrwać. No, obserwujemy to wszyscy. Widzimy miasto, które jest zaniedbane, brudne, coraz bardziej zabetonowane. Widzimy prezydenta i radnych miejskich, którzy podejmują tak niepopularne, szkodliwe i czasami trzeba powiedzieć wprost, bezsensowne decyzje, jak wycinka drzew na Górze Chełmskiej i budowa drogi do zrujnowanego stadionu. Najpierw opowiadają nam... No ma tam powstać kompleks. No ma, wie pani, to jest tak. Ja słucham z dużą ciekawością i zainteresowaniem wszystkich propozycji jeszcze urzędującego prezydenta i za każdym razem przychodzi mi taka myśl do głowy. Pan prezydent wraz ze swoimi radnymi miał 14 lat na to, żeby Koszalinem rządzić, żeby Koszalin zmieniać. Dlatego wszystkie obietnice, wszystkie propozycje, zapewnienia, które dzisiaj słyszymy od jego urzędników, od samego pana prezydenta, ja uważam za głęboko niewiarygodne i nieprawdziwe. Jeżeli czegoś pan prezydent nie zrobił przez ostatnie 14 lat, nie ma żadnego powodu, żadnej szansy i żadnego gwarancji, że zrobi to przez kolejne 5. Bo gdyby odpukać stało się tak, że przedłużyłby swój mandat, to i tak byłaby to jego ostatnia kadencja, więc już zupełnie nie musiałby się o nic starać. Dzisiaj mamy sytuację w Koszalinie taką, że mamy... Ale pomysły są. Każdy komitet ma swój program. Te karty są po kolei odsłaniane. Jaki państwo macie plan dla Koszalina? Przede wszystkim, tak jak już mówiłem, chcemy to miasto po prostu posprzątać. Musimy zadbać o podstawowe rzeczy, jak tak, funkcjonowaniu miasta. Rozmawiamy z mieszkankami, z mieszkańcami i oni mówią o tym, że miasto jest brudne, zaniedbane. Jakby są całe dzielnice, takie jak Raduszka, które są kompletnie zapomniane. Po drugie, musimy postawić... Zapomniane, jeżeli chodzi co o tę czystość? Zapomniane o drogi, o infrastrukturę, o podstawowe rzeczy, które są potrzebne do codziennego funkcjonowania. Po drugie, miasto trzeba odbetonować. To nie jest tylko wycinka drzew na Górze Chełmskiej. To jest wcześniej wycinka drzew na ulicy Piłsudskiego, gdzie zrobiono nam betonową pustynię. To są kolejne wycinki drzew, które ciągle nam tłumaczą, że tak musi być, bo coś tutaj trzeba wybudować, a tak naprawdę mamy archaiczne, niedostosowane do rzeczywistości dzisiejszej i do dzisiejszych możliwości też technicznych projektowanie miasta. To są takie głębokie lata 90., to co pokazuje obecna władza i ja myślę, że oni się już nie są w stanie zmienić, nie są w stanie nic nowego wygenerować. Też myślę, że ważną rzeczą, która jest mocno zaniedbana, jest ogólnie, coś można powiedzieć, zdrowie psychiczne. Ja jestem psychologiem.
I takie statystyki, jakie słyszymy o wzrastającej liczbie depresji, lęków, prób samobójczych, niestety skutecznych samobójstw, także wśród dzieci i młodzieży, i to coraz młodszych, dzieci są zatrważające. No, uważa tak pan, że ta opieka psychologiczna jest niedostateczna? Może być lepsza. Tak jak mamy programy profilaktyczne dotyczące otyłości, leczenia niepłodności, nie ma żadnego powodu, gdybyśmy nie mogli stworzyć czegoś, co możemy nazwać na przykład programem wsparcia zdrowia psychicznego w Koszalinie, obejmującego nie tylko opiekę psychologiczną, terapeutyczną, lecz również całą szeroko pojętą profilaktykę. To muszą być grupy wsparcia, także dla grup dyskryminowanych, dla uchodźców, których mamy... W szkołach działają psychologowie. I oni są obciążeni pracą, są słabo opłacani i jest ich za mało. Szkoły rozpaczliwie szukają psychologów. Powinno być ich więcej i tu jest pole dla miasta, dla aktywności radnych, dla aktywności dla nowego prezydenta, ponieważ jeżeli to zaniedbamy, no to będzie dochodzić do tragedii, do coraz większych tragedii. I to możemy zrobić i wierzę, że jeżeli pojawi się energia i dobra wola w Radzie Miejskiej po 7 kwietnia, jeżeli państwo wybierzecie Koalicję Obywatelską, to po prostu zrobimy. Przestaniemy o tym mówić, przestaniemy się tym martwić i pokonamy te wszystkie niemożności i te wszystkie niedasizmy, które ciągle słyszymy na każdym kroku. W 2014 i 2018 bez powodzenia kandydował pan do Rady Miejskiej w Koszalinie. Także start w wyborach parlamentarnych nie przyniósł mandatu. Nie poddaje się pan? No, taką mam naturę, że walczę do samego końca. Ja już po 2019 roku miałem takie poczucie, że może wystarczy i że to już trzeba tą przygodę skończyć. Pracuję na Politechnice, na Wydziale Humanistycznym, przygotowuję doktorat, więc generalnie mam co robić. To nie jest tak, że ja muszę być w polityce i że to jest jedyna ścieżka, jaką mogę podążać. Natomiast patrząc na to, co się dzieje w mieście, stwierdziłem, no, że spróbuję jeszcze raz zaoferować siebie, zaproponować siebie jako radnego, aktywnego, zaangażowanego. No, wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że nie jestem, że nie będę takim radnym, który zostanie, jeżeli zostanie wybrany, to następnym razem usłyszą o nim przy kolejnych wyborach. Myślę, że całą swoją aktywnością przez ostatnie 15 lat dosyć mocno to udowodniłem. No właśnie, mówi pan, istotne były dla mnie współpraca i aktywizowanie innych osób. Czy ze wszystkimi jest pan w stanie współpracować? Jestem w stanie współpracować absolutnie ze wszystkimi. Z każdym jestem w stanie rozmawiać, szukać wspólnych rozwiązań, bo to też jest w mieście ważne. Dzisiaj tego dialogu nie ma w mieście. Dzisiaj mamy wiecznego prezydenta, który trochę już jest tak przekonany, że każdy inny pomysł niż on ma sam, to jest jego krytyka i atak. Tak na niego, też tego parokrotnie doświadczyłem. W związku z tym to też musi się zmienić i na poziomie prezydenta, i na poziomie Rady Miejskiej i jestem przekonany, że ta zmiana nadejdzie. Też myślę o tym, że dla dobra demokracji, dla funkcjonowania całego organizmu, takim jakim jest miasto, jakim jest Koszalin, taka zmiana jest niezbędna, bo 14 lat jednych rządów to jest za długo już i czas przestawić miasto na inne tory. Ktoś napisał na Facebooku, znaczek partyjny jest niemal eliminujący dla wyborcy spod znaku lewicy socjalnej, więc przekonaj mnie, że warto zastosować zasadę ludzie, nie listy. Jak pan odpowiedziałby na taki? W bardzo prosty sposób. Po pierwsze, lewica w Koszalinie podpisała porozumienie z koalicją obywatelską. Po drugie, ja nie zmieniam poglądów. Mam takie przekonania, jakie do tej pory miałem. I jeżeli nie ma lewicy listy, no to idę tam, gdzie lewica swoje miejsca wynegocjowały. Po trzecie, mamy współpracę na poziomie ogólnokrajowym. Nowa Lewica jest w koalicji rządzącej wraz z Koalicją Obywatelską, wraz z Trzecią Drogą, Polską 2050 oraz PSL-em. I wierzę, że taka współpraca jest również możliwa tutaj u nas na dole. I nie ma powodu, żeby to się nie udało.
te znaczki partyjne mają mniejsze znaczenie niż ludzie faktycznie, niż to, co wspólnie wypracujemy, co i konsensus, który wspólnie wypracujemy. I ja jestem głęboko przekonany i wierzę, że to jest możliwe. Mhm. Nie tak dawno na Uniwersytecie Adama Mickiewicza wygłosił pan wykład na temat wyborów, prawa wyborczego w wymiarze europejskim, krajowym, samorządowym. Czy pana zdaniem właśnie wynik tych wyborów krajowych będzie miał wpływ na to, co będzie się działo 7 kwietnia? To, co się wydarzyło 15 października, to był głośny sygnał do tego, że Polki i Polacy chcą zmiany. I myślę, że te zmiany również chcą tą zmianę kontynuować również na poziomie lokalnym, na poziomie swoich miast, miasteczek i ulicy czy osiedli. Jesteśmy dalej w ciągu w tym samym cyklu wyborczym. Koalicja Obywatelska, która osiągnęła najlepszy wynik, jeżeli chodzi o partie opozycyjne, jest dzisiaj też najsilniejszym ugrupowaniem w Koszalinie i sądzę, że możemy to wykorzystać i że możemy z tym dobrym przekazem, który się pojawił 15 października, iść dalej. Zwłaszcza, że również zobowiązania samej Koalicji Obywatelskiej, jak i całej opozycji dotyczyły także samorządów i sprawowania władzy, wykonywania swoich obowiązków w samorządach. Na tej konferencji rozmawialiśmy o różnych sprawach, ale też o tym przede wszystkim, jak ważna jest aktywność obywatelska, jak ważne jest włączanie obywatelek i obywateli do procesów związanych z funkcjonowaniem miasta i rządzeniem i że to jest ciągle duże wyzwanie przed samorządami, że oczywiście samorządy są nazywane jedną z najlepiej przeprowadzonych czy największym sukcesem przeprowadzonych reform, ale ciągle jest wiele do zrobienia, bo ta aktywność obywatelska nie może się kończyć tylko na wrzuceniu kartki do urny teraz, 7 kwietnia, a potem znowu za 5 lat. Dzisiaj też mam wrażenie, ten dialog obywatelski, partycypacja, konsultacje społeczne w Koszalinie nie są na tak dobrym poziomie, jakby być mogły. I to też musimy zmienić. Jeszcze większy udział mieszkańców. Tak, zdecydowanie, ponieważ to oni wiedzą najlepiej, czego chcą. Nas tylko wynajmą na 5 lat, ewentualnie innych, może znowu na kolejne 5, jeżeli uznają, że dobrze ich reprezentują. Ale to radni powinni być też tymi motorami, tak? Zdecydowanie. Tych zmian. Po to są, im powinno zależeć. Tak, oczywiście. Po to wybieramy radnych. Po to oni mają takie narzędzia, jak interpelacje, jak zgłaszanie problemów, jak możliwość kontrolowania miejskich instytucji, jak funkcja w ogóle kontrolna Rady Miejskiej wobec prezydenta, ktokolwiek nim jest, żeby z tego korzystali. Niestety dzisiaj mam wrażenie, że część radnych tego nie robi, albo mogła robić to w większym zakresie, lub mogłaby lepiej informować o tym, co robi. I to też mam wrażenie, że jest pewne oczekiwanie ze strony tych wszystkich, którzy 7 kwietnia na te wybory pójdą. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pan Jacek Wezgraj, kandydat do Rady Miejskiej w Koszalinie, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.